Cześć, cześć, walk of love. Fryzura mi się rozwaliła, nie lubię tego, jak się fryzura rozwali, wiecie o co chodzi. Przez 20 lat, jak człowiek dzień w dzień myje włosy rano, później ktoś mu mówi, nie, no weź, zadzwonię do ciebie na wideo, nie, ale, no ale dopiero wstałem, nie, no to i co, no, no i to, że mam włosy niezrobione, nie. Ale tutaj pogoda po prostu zrobi ze mnie, wiecie, hardcora, nie. Dzisiaj 10 km z jegomością, jest spoko. Poszedłem kupić nowy śpiwór. Stwierdziłem, że tak, że muszę kupić nowy śpiwór, bo mi zimno. Samemu w namiocie nie jest miło. Zwłaszcza, że przetestowałem ten wcześniejszy namiot, który się rozleciał przez koty. I tak, i było za zimno. Mówię wam. Tamten śpiwór, który miałem, był do 7 stopni komfort można było odczuwać. Skręć łagodnie w prawo. Mam skręcić łagodnie w prawo, skręcam w prawo. Nie wyłączyłem, słuchajcie, powiadomień nawigacji, więc będzie gadać. No i generalnie kupiłem śpiwór, który komfort 1 ma, czyli nawet jak temperatura spadnie do 2 stopni, to nie będę odczuwał żadnego dyskomfortu, niby. Więc no już tak się przygotowałem, 3-sezonowy, dobra, niech będzie. Trochę więcej miejsca zajmuje, ale jest ok. Oczywiście dzisiaj mnie deszcz zmoczył, standard. Buty doszły, są, kochane buty moje. Najlepsze buty, jakie w ogóle miałem w życiu, naprawdę. I uwierzcie mi, nikt mi nie płaci za żadne reklamy. Hoka, te buty po prostu latają. Spadł deszcz i wyobraźcie sobie, że nie czuć, że one są mokre, bo mają taką odległość od palców do tego wierzchu buta, że nie czuć, że są mokre. Masakra, można chodzić w mokrych butach i nie czuć, że są mokre. Obłęd. No i tak generalnie co? Co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj się w zasadzie nie za dużo dzieje, oprócz tego, że muszę przysiąść i zrobić mapkę Niemiec. Trochę tego jest do roboty, bo tam jest chyba ze 20 przystanków, jak nie lepiej, chyba lepiej. Także bardzo dużo. Pozaznaczać daty, pozaznaczać, popodpisywać miasta, bo tego nie widać tak na tej mapce, jak już się ją przybliży. Więc no tak, to muszę zrobić. A co tam u was słychać? Podzielcie się, jak się podobał ten trailer. Słuchajcie, no były takie opinie, wiecie, że za długi. Były też takie opinie, że za melancholijny, że zbyt negatywny. No ale tak mi się wydaje, że nie wszyscy rozumieją też, o co tu chodzi. Że to jest trailer. To nie znaczy, że... Może powinienem to nazwać intro w sumie. Może powinienem to nazwać intro? Chyba tak. A nie trailer. Bo w sumie trailer to jest zapowiedź czegoś. Czyli zapowiedź, że będę upadał. To może nie. To może nazwę to intro, słuchajcie. Coś to wszystko się działo generalnie przed, tak? Czyli jest pokazane to, co się działo przed. To, co się będzie działo w trakcie, no to będziecie tym świadkami tego na żywo. Więc tak to wygląda. A dzisiaj testowałem też, słuchajcie, gimbala. Rozwaliłem sobie, nie uwierzycie, gimbalem, nie wiem jak. Rozwaliłem. Teraz będzie total distance 8 kilometers. Workout out for a total of 1 hour 49 minutes 23 seconds. Okay. Pace for the last kilometer 22 minutes 49 seconds. Heart rate 132 beats per minute. Jak robię, to chcę mieć te kroki wrzucone, żeby były, nie? Wiecie dlaczego? No i słuchajcie, gimbal rozwalił mi osłonkę do telefonu. Musiałem kupić nową. Znaczy tak troszeczkę, nie? Nie za dużo, ale muszę kupić nową. No to jest właśnie to, że jak się nie używało sprzętu i później się zaczyna używać i chce się jak najszybciej, żeby wszystko było ok. Zobaczymy. Nawigacja też, ta podręczna moja, nie wiem, jakoś nie potrafię jej okiełznać. Coś tam jest nie tak chyba. Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, Jezu, ale zmęczony jestem. Przynajmniej tak wygląda, nie? Tragedia.